Witajcie, kochani, po przerwie bardzo, bardzo długiej. Kochani, bo nas tutaj z 6 miesięcy, ale postanowiliśmy dzisiaj nagrać bardzo fajnego vloga z naszego wyjazdu do Trójmiasta. Nie podróżowaliśmy przez te 6 miesięcy, dlatego. Też prawda. Jesteśmy pod Ergo Areną, idziemy na... Cirque du Soleil, na przedstawienie OWO. Nie pokażemy wam, jak to wygląda, ale to na pewno jest godne polecenia, więc idziemy i do zobaczenia potem. Dotarliśmy do Manioka, restauracja niedaleko od Ergo Areny, więc idealnie. Zamówiliśmy krokiet z serem szarpanym, mięskiem z kurczaka. Tutaj są bułeczki. Laura, z czym? Zerkowcem. Takie masełko z orzechy. Masełko i słynny dżem z buławy, którego ponoć nie można jeść bez tych bułek. Albo a tu mamy panierowane kreweteczki, także takie opcje na przystawkę do sharingu. Bardzo ciekawa jest ta herbata brazylijska, ona ma taki fajny, dymny, specyficzny posmak. Wjechały dania główne, tutaj mamy polędwiczki wieprzowe z polentą. Tutaj tradycyjny gulasz z fasoli, z mięskami, frytki z manioku. No i jako dodatki ryż, pomarańcza i jarmuż. Tutaj są udka z kurczaka na pire z batata. Widzę, że tutaj jest też groszek, fasolka z zielonymi grillowanymi warzywami. I kończymy deserem na skórę, brownie, czekoladowe ciastko, podobno pyszne. I my już po kolacji w Manioka. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, nie jedliśmy wcześniej kuchni brazylijskiej, więc nie mamy porównania, ale smakowało nam. Fajne właśnie dania do sharingu, do podzielania się. Szczególnie przystawki były pyszne. Tak, przystawki przypadły nam szczególnie do gustu. Koniecznie weźcie te bułeczki z masłem, z nerkowcami, z buławą, bo to jest niepowtarzalne. I restauracja Manioka znajduje się w Jelitkowie, na ulicy Jelitkowska 11. W Jelitkowie na ulicy Jelitkowska 11, także bardzo blisko morza. Wystrój, obsługa, bardzo przyjemne. A tobie, Manika, smakowało? Czy smakowało? A jak ci się podobało przedstawienie? A, i Cirque du Soleil 10 na 10. Cirque du Soleil, sztos, spóźniliśmy się 15 minut, bo myśleliśmy, że mamy na 15.30, a okazało się, że to było na 15. Idziemy nad morze jeszcze, idziemy, tak? Idziemy nad morze jeszcze zobaczyć piasek. I może i muszelki może znajdziemy jakieś, tak? Bo cały dzień prawie w aucie. Tak. No i oczywiście musimy jeszcze zejść na plażę. Spacerkiem od Manioki dosłownie 2 minutki, także wyhasamy dziewczyny nasze jeszcze przed snem. No już, piasek wjechał. No to teraz mały room tour. Zatrzymaliśmy się na Grobla ulicy w Gdańsku. Proszę bardzo, Downtown Apartments. To nie jest reklama. Tutaj mamy... No co, zaczniemy od kibelka. Pewnie. O, mamy prysznic. Pachnie tutaj nowością. Taki specyficzny zapach. Ale też jest czyściutko. Okej. Okay. Prysznic jest. Tak, nie ma wanny, jest prysznic. Mamy jedną sypialenkę. Tutaj jest... salon taki z aneksem kuchennym i druga sypialnia. Kolejny piękny, słoneczny dzień przywitał nas dzisiaj w Trójmieście, dokładnie w Gdańsku. Na śniadanie idziemy do sprawdzonego, niemięsnego na śniadanie. Polecamy to miejsce naprawdę, zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. A w niemięsnym możemy zjeść wersję niemięsne, ale też... I na śniadanie wjechała... Pita z boczkiem, krok madam truflowy, krok madam z szynką, śniadanie na dolnej, jajeczko dla malinki. I nasz obowiązkowy punkt w Gdańsku na kawkę, czyli drukarnia. Jest tu fajny klimacik, można sobie usiąść na schodkach, jak jest ładna pogoda, wypić kawę, zamówiliśmy espresso tonik, bo jest przepiękna pogoda. I jakieś croissanta z... Croissanta z pistacją, tak. Bardzo fajna miejscówka. Drukarnia. Kafe. I ona jest tutaj równoległa. No równoległej od długiej na Mariackiej. Zawsze dużo ludzi. Zdrówka! No i udało nam się jeszcze chwycić ostatniego tego croissanta z pistacjami. Także Jacek może zaprezentuj. Przedziel go. Aha.
Może sobie o ukuć. Poświęć spodnie. Test? Dobre nadzieje? Nie. I obowiązkowy punkt. Odwiedziny Neptuna. Piękna pogoda, trochę wieje. No i co? Idziemy chyba. No i przystanek, plaża. Największa piaskownica na świecie. A żadna wizyta w Gdańsku nie może się obyć bez wizyty w Ryżu. Nowe pozycje musimy sprawdzić. No i coś, co na pewno spróbujemy dzisiaj, czyli khoi soi. Zupa z rejonów Chiang Mai. I to nasze zamówienie. Khoi soi z wołowiną. Żółte curry z kaczką. I masaman z kurczakiem. Jedzenie w Ryżu jak zwykle było wyśmienite. Bardzo, bardzo wam polecam curry z kaczką. Wcześniej było to czerwone, teraz jest żółte. Jest po prostu rozpływająca się ta kaczuszka. Niebo w gębie. Zresztą każde mięso tam jest świetnie przyrządzone, również kurczak. No a teraz się zbieramy na wydarzenie, że tak powiem, kulminacyjne, czyli koncert Miłosza, pieśni współczesne, live. Mam nadzieję, że to również zrobi nas ogromne wrażenie, tak samo jak Cirque du Soleil. Jedzonko, które jemy i całe Trójmiasto. A dziś poranek znów zaczynamy od kawki w drukarni. No i powtóreczka z tamtego roku, też z tego samego praktycznie dnia, z urodzin Malinki. Z wielką świadomością tym razem. Tak, kolejne podejście. I naszą przygodę kończymy w Sztuczka Bistro. Idziemy na kolację ambasadorską w ramach Restaurant Weeku. Jeżeli nie wiecie, to do 30 kwietnia trwa Festiwal Smaków. Trzydaniowe menu czeka na was w najlepszych restauracjach w Polsce, więc sprawdźcie, co jest dostępne u was w mieście. A w ramach Restaurantu Iku, oprócz tego, że macie przystawkę danie główne i deser, dostajecie również drinka powitalnego Martini Fiero albo wersji bezalkoholowej. Się rozpędziłem z tym pysznym jedzeniem, że zapomniałem wam pokazać, co w ogóle dostajemy na talerzu. Tu były pierożki, jeszcze tutaj zostały z ricottą. Z winogronkami, z grzybkami, w jakimś takim sosiku orientalnym. A tu był też boczek wspaniały. Z pire z szarej renety. Na ciepło. Na ciepło. No, dobre, dobre. Świetnie zrobiony ten boczek jest. I w obu wersjach menu jest ten sam deser. Jest to ptasie mleczko kokosowe z żelku z rokitnika.